Witam w Przepisie na ogród. Ja nazywam się Kasia i dzisiaj opowiem Wam o tym, jak sadzimy różaneczniki. Planując nasadzenia różaneczników, zawsze staramy się wybierać w naszym ogrodzie takie miejsca, w którym różaneczniki będą miały wystarczająco dużą ilość cienia. Dlatego najlepszym miejscem będą miejsca pod koronami wyższych drzew. Różaneczniki są roślinami bardzo łatwymi w uprawie. Najtrudniejszą częścią uprawy różaneczników jest przygotowanie odpowiedniego podłoża. Wykopujemy dół. Głębokość dołu dobieramy do wielkości rośliny, którą planujemy posadzić. Pamiętamy o tym, że za każdym razem sadząc rododendrony wymieniamy ziemię, dlatego dół musi być odpowiednio duży. Najczęściej ziemia w naszych ogrodach ma odczyn zasadowy bądź lekko kwaśny, ewentualnie obojętny. Różaneczniki są roślinami, które do odpowiedniego wzrostu i kwitnienia wymagają kwaśnego odczynu gleby. Podłoże do różaneczników możemy zrobić sami. Możemy także kupić gotowe w sklepie ogrodniczym, wybierając podłoże do rododendronów. Różaneczniki możemy sadzić od wiosny do jesieni. Wybieramy rośliny doniczkowane. Przy wyborze roślin kierujemy się tym, żeby wyglądały zdrowo, żeby liście były błyszczące i nie było widać uszkodzeń. Najlepszą porą do sadzenia różaneczników jest jednak wiosna. Posadzoną roślinę należy ściółkować korą w celu ograniczenia parowania wody z gleby. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków naszego programu. Jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie wszystko w komentarzach.